Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne zdanie z cyklu darmowych korepetycji. Zadanie jest znowu zestawem mety, no i tym razem też jest bardzo prościutkie, bo mamy tak. Obliż objętość pole powierzchni całkowitej grania stosunku prawidłowego czworokątnego, czyli w podstawie ma kwadrat, którego krawędź podstawy wynosi 6, więc tu jest 6, tu jest 6, a wysokość jest 2 razy dłuższa od krawędzi podstawy, no to 2 razy 6 to po prostu 12. Dobrze, lecimy z objętością, bo jest najszybciej, bo to jest pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy to jest oczywiście kwadrat, a więc to jest bok razy bok, czyli będzie 6 razy 6, tak? To jest nasze pole podstawy. No i nasza wysokość to jest 12. Czyli V równa się 6 razy 6 to jest 36 razy 12, czyli V równa się 360 i 72, 432. Trudne te zadania. Ale różne wysyłacie, czasami wysyłacie takie, że masakra. Pole całkowite to jest oczywiście dwa pola podstawy plus pole boczne, ponieważ no, jest podłoga i jest sufit, więc są górna i dolna podstawa plus pole boczne. Czyli pole całkowite równa się 2 razy, zamiast PP ja od razu jeszcze napiszę, to jest o kwadrat, plus pole boczne. I to jest bardzo fajny wzór na pole boczne każdego grania stosupa i również walca. Czyli obwód w podstawie razy wysokość. Dobrze o nim pamiętać. 2 razy. A to jest oczywiście 6 do kwadratu. Dodać obwód w podstawie. 6 plus 6 plus 6 plus 6, 24. I nasza wysokość 12. 6 do kwadratu to jest 36 razy 2 to jest 72 plus 24 razy 12 to jest 288, czyli pole całkowite to jest 360. Wzór, podstaw, oblicz. Nic ciężkiego i nic trudnego moim zdaniem. Daj znać, czy też tak uważasz i oczywiście pamiętaj o łapeczkach. Na razie.